żeby zrekrutować te 100 osób, to było profil kandydata, to było tak naprawdę student z językiem angielskim. Teoretycznie dostępny na rynku, ale jak wiemy w tej chwili to już rynek jest bardzo gorący, więc ta stuwa na takim rozgrzanym rynku to było w Gdańsku, gdzie bardzo dużo otwierało się firm z sektora tego shared service i business process outsourcing. No i cały koncept, który udało się wymyśleć, polegał na wspólnym działaniu marketingu, PR-u i HR-u. I cały ten proces już rozmowy z kandydatem był wręcz wtórny. To, co było najważniejsze, to bardzo dobra strategia University Relation. To była dedykowana w ogóle funkcja w HR-ze, tak? Która po prostu tylko i wyłącznie się tym zajmowała. Dodatkowo współpraca, co ciekawe, na przykład z Urzędem Pracy, który w Gdańsku okazał się rewelacyjny. Nie znalazłem drugiego Urzędu Pracy takiego W Polsce. W Polsce, dlatego że był to urząd niesamowicie nowoczesny, otwarty. Oni otworzyli w takim biznesowym centrum jak nasz Mordor, otworzyli swoje biuro, które nazwali Job Office. Były tam pomarańczowe fotele, przyjmowali konsultanci kariery. Te panie znalazły mi do mojego zespołu 7 osób, które wszystkie zostały i były rewelacyjne. Więc jakby... Można. Tak, można. A panią odnaleźliśmy dokładnie dzięki dziewczynie, która była University Relation i drepcząc różne kontakty, wydreptała kontakt do urzędu i okazało się, że tam jest sporo ciekawych rzeczy i też żeśmy stamtąd zrekrutowali dużo dobrych ludzi, wbrew pozorom. O dziwnej historii. Był za granicą, na pomywaku, zna angielski, otwarty umysł, ale wrócił do Polski, wstydzi się tego, co robił, nie wie jak zacząć.